Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na fakty OSK. Ponad 34% mniej ofiar śmiertelnych, 27% mniej wypadków i prawie 29% mniej rannych. Ministerstwo Infrastruktury ogłasza sukces w walce o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur przedstawili dane dotyczące wypadków drogowych, apelując jednocześnie o bezpieczną jazdę w weekend Wszystkich Świętych. Porównywane informacje dotyczą lat 2019-2022 w ujęciu od 1 stycznia do 26 października. Zdaniem Webera znacząca poprawa poziomu bezpieczeństwa jest przede wszystkim wynikiem rozbudowy sieci nowoczesnych dróg krajowych oraz zmian prawnych, pozwalających na skuteczną walkę z piratami. Drogowymi popełniającymi najgroźniejsze wykroczenia w ruchu drogowym. Marku, no pewnie są powody do zadowolenia, ale czy wyciąganie tak odważnych wniosków, m.in. za okres pandemiczny, pewnie nieco zaburzający statystyki, jest uprawnione? Pandemia rzeczywiście zaburzyła tą statystykę, bo ten spadek liczby ofiar śmiertelnych, jak również liczby wypadków, był dosyć gwałtowny. I nie tylko w naszym kraju, ale również w krajach Unii Europejskiej. Odnotowano w Unii Europejskiej 18 800 ofiar, ale ubiegły rok, już który rozluzował trochę te obostrzenia pandemiczne, spowodował, że w krajach Unii Europejskiej zginęło o 1000 osób więcej, czyli 19 800. U nas. Osiągnęliśmy w ubiegłym roku najniższą liczbę ofiar śmiertelnych, 2245 osób zginęło w wypadkach. Ja bym się tym wszystkim tak nie zachłystywał, naprawdę. Nie, dlaczego? Bardzo ostrożnie do tego podchodzę. Korzystaliśmy już z różnych programów, przerobiliśmy już dwa gambity, przerobiliśmy Narodowy Program BRD. Nigdy nie udało nam się osiągnąć podstawowych założeń tych programów. To wszystko wynika z faktu. Że w naszym kraju w dalszym ciągu nie ma podmiotu wiodącego, który koordynowałby działania pozostałych podmiotów, które mają statutowy obowiązek dbałości o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Każdy z tych podmiotów realizuje swoje zadania według własnego uznania. Poza I... tym, pamiętajmy chyba o tym, że. Zaczynamy. Te, zaczęliśmy te spadki z bardzo wysokiego poziomu, także mamy jeszcze wiele do zrobienia. No tak, jeżeli spojrzymy na rok 91-1991, mm -hmm. kiedy to na drogach zginęło 7800 osób i porównamy to do ubiegłego roku 2245, to ten spadek jest. Ale pamiętajmy o tym, że rozwija nam się infrastruktura drogowa, że mamy coraz nowocześniejsze samochody wyposażone w przeróżniste systemy bezpieczeństwa, zarówno aktywne, jak i bierne, które my. Myślą często za kierowcę. Przecież jeszcze kilka lat temu, nikt, kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o kurtynach bocznych, o poduszkach powietrznych, tak? o systemach ABS, EBD, ESP itd., itd. Dzisiaj to wszystko już jest w standardzie, na wyposażeniu samochodów. To też nas chroni. Ale moim zdaniem cały czas brakuje nam świadomości jako uczestnikom ruchu drogowego, i to jest mocno zaniedbane pole. No właśnie, bo możemy powiedzieć bezpieczeństwo pieszych, nowe taryfikatory, kampanie społeczne. Ty wskazujesz na to, że działaniem, które, że działań których nie ma no, to działania uświadamiające, działania edukacyjne. Tak, tych brakuje przede wszystkim. Edukacja komunikacyjna na poziomie szkolnym leży. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z osobą, która uzyskuje odpowiedni wiek do przystąpienia do kursu na poszczególne kategorie prawa jazdy, idzie na kurs 30 godzin praktyki, 30 godzin teorii, zdaje egzamin, jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. A czy na kursach na prawo jazdy mówimy o. Odpowiedzialności za zagrożenie, za spowodowanie zagrożenia, czy też zdarzenia drogowego, czy mówimy o podstawowych przyczynach, nie ma na to czasu. Tutaj ta działalność gdzieś kompletnie leży. Poza tym, w ostatnim okresie czasu mieliśmy do czynienia z wieloma zmianami, w, szczególnie w przepisach prawa o ruchu drogowym. Te zmiany nie były poprzedzone żadnymi kampaniami. Spóźnione kampanie, 3 czy 4 miesiące po wprowadzonych zmianach pokazują dopiero, w jaki sposób mamy się zachowywać, i to nie do końca. Do mnie te kampanie akurat nie przemawiały, jako do osoby, która tyle lat zajmuje się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zrobiłbym to zupełnie inaczej. Edukacja i kształtowanie świadomości to według marka Rupentala klucz do tego, aby naprawdę osiągnąć zadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.